Rozczarowanie to chyba jedno słowo, którym tą końcówkę, te ostatnie tam 20-15 minut można opisać, bo no, szkoda chyba tych trzech punktów. Myślę, że tutaj to na pewno szkoda tych punktów, bo można powiedzieć, że brzydko mówiąc zapierdalaliśmy cały mecz, każdy za każdego i myślę, że ewidentnie nie zasłużyliśmy na ten remis i szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak to się stało, bo graliśmy naprawdę dobry mecz. Myślę, że jeden z lepszych do tej pory, wliczając przygotowanie przed sezonem. Ciężko powiedzieć tak naprawdę co się stało. Myślę, że trener obejrzy ten mecz jeszcze raz i będziemy wyciągać wnioski. No. Gram dalej. Ta bramka da Ci pewność siebie, bo jednak no, nie było Ciebie w meczu z Rakowem, nawet na ławce rezerwowych i tak na dobrą sprawę wróciłeś od razu do pierwszego składu i ta bramka faktem tam się wtoczyła, chociaż byłeś na dobrej pozycji, ale no chyba da Ci troszkę pewności mimo wszystko. To znaczy, dziwnie to brzmi, wtoczyła się, bo uważam, że bramka to bramka, bez znaczenia jaka by nie była, to w statystykach ona jest i no, ciężko powiedzieć, czy da mi pewność. No, niby ja jestem z siebie zadowolony, ale gdzieś te sytuacje tutaj były, gdzie mogłem się dużo lepiej zachować i może też dzięki temu padł ten remis. No, ciężko na gorąco powiedzieć i trzeba poczekać, aż trener zweryfikuje, przez co taki wynik był i przez co tak się stało i myślę, że będzie. A będziesz w stanie grać w duecie napastników ewentualnie czy to z Ognieniem, czy z Bartkiem Bidą? To znaczy ja jestem od roboty. To co trener każe, to ja będę wykonywał. Dobra, dzięki.